Kochani, jak dzisiaj Kasia i Ewa modliły się o perspektywę proroczą, to Duch Święty wyjawił mi znaczenie jednego elementu z mojego snu, który miałam dzisiaj w nocy. A to znaczenie było następujące. Jak perspektywa prorocza śpi, to przychodzi intruz, który jest fałszywym prorokiem. Przychodzi zwiedzenie, zafałszowania prawdziwej perspektywy proroczej, którą mam od Boga. I teraz, ponieważ w tym śnie ścigałam tego intruza i go przegoniłam poza podwórko, chciałabym teraz pomodlić się razem z Wami przeciwko temu. Ojcze, ja w autorytecie Jezusa Chrystusa, który mi dałaś, przeklinam i związuję wszelkie zafałszowania perspektywy proroczej. Ja zatrzymuję i przeklinam zwiedzenie w imieniu Jezusa. Ja zabraniam, aby jakikolwiek intruz zafałszowania perspektywy proroczej zbliżał się do ludzi w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim Obóz Boży. Ja wyrzucam go teraz poza obóz w imieniu Jezusa. Ja dziękuję Tobie za to, że my chodzimy w prawdzie i widzimy prosto. Ja dziękuję Tobie za to, że nikt nie jest arogancki na poznanie. Że każdy przynosi Twoje słowo i Twoje sny po stopy apostołów. Uwielbiam Ciebie, Jezus, za to. Amen.